król Węgier Maciej Korwin najechał na południowe rubieże Królestwa Polskiego. Węgrzy zdobyli wówczas Duklę i spalili kilka miejscowości w rejonie Jasła i Krosna, m.in. Dębowiec. Maciej Korwin, który pretendował do czeskiego tronu, okazał w ten sposób niezadowolenie z wyboru na króla Czech Władysława Werneńczyka. Zbudował jeden z pierwszych polskich szybowców. Jego awionetki DKD dzielnie konkurowały na krajowych przeglądach, a na potrzeby wojska zaprojektował aeromobil, który po odpięciu skrzydeł śmiało mógł służyć jako samochód. Mielecki konstruktor i pilot Stanisław Działowski pracował z bratem. Razem prowadzili wytwórnie, pomagali w organizacji pierwszych pokazów lotniczych w Mielcu i budowie lotniska turystycznego. Józef Hajdasz wraz z Tadeuszem Nalepą i Mirą Kubasińską współtworzył legendę polskiego blues rocka, a wcześniej jedną z najważniejszych grup big beatowych. W pierwszym składzie Breakoutu wyrobił sobie renomę perkusisty od mocnego uderzenia. Nagrał z grupą najważniejsze albumy, w tym Na drugim brzegu tęczy. Jest niedziela, 11 kwietnia, minęła godzina 21:50. Zapraszam do studia Lotto.